Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na magazyn miejski. Na konferencję związaną z komunikacją miejską Mateusz Kutrzeba, radny miejski, kandydat na burmistrza Dębice. Adam Pieniążek, wicestarosta, kandydat na wójta gminy Dębica oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, przyjechali autobusem. Najpierw głos zabrał Adam Pieniążek, który obiecał, że jako wójt będzie walczył o to, aby komunikacja miejska wróciła do gminy Dębica. Transport publiczny w XXI wieku jest taką podstawową, elementarną usługą publiczną, która powinna docierać do każdej miejscowości, do każdego miejsca. Wiemy, w gminie Dębica w 2020 roku miejska komunikacja samochodowa przestała funkcjonować. Jest teraz inny przewoźnik bądź przewoźnicy. I zgłaszają się, szanowni Państwo, do mnie mieszkańcy wielu miejscowości: Nagawczyny, Zawady, Stobiernej, Pustkowa, i mógłbym wymieniać wszystkie te miejscowości, które do 2020 roku miały poczucie bycia takimi miejscowościami podmiejskimi, bo funkcjonowała ta komunikacja miejska i mogli komfortowo, bezpiecznie i wygodnie docierać do szkoły, do pracy, ale również na basen, na lodowisko i wszędzie tam, czy na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe wieczorami czy popołudniami dzieci i młodzież szkół ponadpodstawowych i podstawowych. Dlatego jeżeli pan Mateusz Kutrzeba wygra w mieście Dębica, a ja wygram w gminie Dębica, Mateusz będzie burmistrzem miasta Dębica, ja będę wójtem gminy Dębica. Zobowiązuję się, że będę robił wszystko, żeby przywrócić tą komunikację, za którą tęsknią mieszkańcy. Tą komunikację, która spełniała ich oczekiwania te 4 lata temu. To nie jest karkołomne zadanie, można się dogadać, można było się wtedy dogadać i myślę, że będzie można się dogadać również po tych wyborach. Także ja chciałbym publicznie zadeklarować, że będę robił wszystko, żeby miejska komunikacja samochodowa wróciła do gminy Dębica, bo mieszkańcy tego oczekują, to jest najważniejsze, i tęsknią za tym komfortem i za tą normalnością, która była kiedyś. Mateusz Kutrzeba zadeklarował chęć współpracy z gminą Dębica w zakresie komunikacji. Żeby ta jakość życia mieszkańców gminy, ale też miasta była po prostu lepsza, ta jakość, na jaką mieszkańcy zasługują. Z mojej strony powiem jeszcze tyle, że no byłaby to dobra wiadomość dla samej spółki, która mogłaby się lepiej rozwijać, zwiększyłaby możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i byłaby pewność zachowania miejsc pracy, bo dobrze wiemy, że dzisiaj pracownicy spółki no mają pewne obawy związane z tym tematem. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że gdy zostanie burmistrzem, przejazdy autobusami będą bezpłatne. Od 1 stycznia 2025 roku będę chciał wprowadzić na terenie miasta bezpłatną komunikację dla mieszkańców Dębicy. Będzie to polegało na tym, że do tej bezpłatnej komunikacji będzie uprawniony każdy mieszkaniec, który rozlicza się na terenie miasta. Po prostu przy wydawaniu karty mieszkańca okaże swój PIT i na tej podstawie będzie wydana karta mieszkańca rzeczowo bądź w formie aplikacji na telefonie i to będzie upoważniało jakby osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej, żeby na terenie miasta mogły podróżować bezpłatnie. Zapytacie pewnie, ile to będzie kosztowało. No, mam to policzone, to będzie dodatkowy koszt 1 000 000 zł rekompensaty dla spółki. Dzisiaj jest to prawie 8 milionów i myślę, że te pieniądze powinny się w budżecie miasta znaleźć. I tak jak powiedziałem na wstępie, liczę na to, że ta współpraca z gminą Dębica, ale nie tylko z gminą Dębica, ale też z innymi gminami będzie szła w tym kierunku, żeby spółka się mogła rozwijać, żeby mogła kupować więcej autobusów, żeby tych połączeń po prostu było więcej i żeby powiat był lepiej skomunikowany. Głos zabrał także Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Szanowni Państwo, niezwykle mi miło jest, że rozmawiamy o miejskiej komunikacji samochodowej. Jak Państwo pewnie wiecie, pamiętacie, przez wiele lat byłem prezesem tej spółki i za największą porażkę i za największe nieporozumienie i za największy błąd uważam po prostu fakt, że miejska komunikacja samochodowa zaprzestała jeżdżenia, czy wykonywania kursów, czy wykonywania transportu publicznego na terenie gminy Dębica. Nie wchodząc w szczegóły, nie wracając do historii, jakby nie zastanawiając się dzisiaj, czy nie rozpamiętując
powodów tych błędnych decyzji, które wtedy zostały podjęte. Bardzo się cieszę, że deklaracja Adama Pieniążka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości i mojego osobistego na wójta na gminy Dębica, jak również Mateusza Kutrzebę, kandydata również Prawa i Sprawiedliwości, a również mojego osobistego kandydata na burmistrza miasta Dębicy, że ta deklaracja o tym, że komunikacja miejska wróci do gminy, komunikacja miejska wróci do gminy Dębica, się pojawia i myślę, że jest to bardzo temat ważny, istotny dla mieszkańców, ale również dla spółki, również dla miasta Dębica. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że po wyborach 7 kwietnia będziemy mogli się spotkać i będziemy mogli podobną konferencję zorganizować już na terenie któregoś z przystanków w gminie Dębica. Bardzo serdecznie proszę Państwa o oddanie głosów w tych wyborach na Adama Pieniążka, kandydata na wójta gminy Dębica, i na Mateusza Kutrzebę, kandydata na burmistrza miasta Dębica. Dziękuję bardzo. Adam Pieniążek zapewniał, że priorytetem jest dla niego powrót miejskiej komunikacji samochodowej do gminy Dębica. W późniejszym terminie również zadba o to, żeby przejazdy liniami MKS dla mieszkańców tego terenu były darmowe. Uroczyste odsłonięcie pomnika Ludwika Marszałka oraz żołnierzy niezłomnych z obwodu SZP ZWZ AK Dębica nastąpi w niedzielę 3 marca. Budowa pomnika obok Kościoła Miłosierdzia Bożego odbyła się w rekordowym tempie. Pierwszą łopatę w tym miejscu wbito w grudniu 2023 roku. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podczas których odsłonięty zostanie pomnik upamiętniający podpułkownika Ludwika Marszałka, ostatniego komendanta dębickiego obwodu Armii Krajowej, który w 1948 roku został zamordowany z wyroku władz komunistycznych. Ten pomnik upamiętnia zarówno Ludwika Marszałka, który został figuratywnie przedstawiony w postaci rzeźby, natomiast upamiętnia także wszystkich żołnierzy Armii Krajowej obwodu Dębica, którzy angażowali się w działalność w podziemiu antykomunistycznym, w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Kilkuset z nich zostało aresztowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a kilkunastu zostało zamordowanych w więzieniach komunistycznych, przy czym część z nich do dzisiaj nie ma swojego grobu, nie jest znane miejsce ich pochówku. Dlatego ten pomnik tych właśnie bohaterów walczących o niepodległość upamiętnia w Dębicy, w tym szczególnym miejscu. Cała ta realizacja związana z budową pomnika to inicjatywa oddolna Fundacji Non Notus z Mielca oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Pomnik w całości został sfinansowany ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej przez darczyńców. Figura Ludwika Marszałka została ufundowana przez pana Jerzego Szmida z Krakowa. Natomiast cały pomnik to dzieło ludzi dobrej woli, którzy w ten sposób chcieli podziękować tym bohaterom za wolną ojczyznę. A pozostałe środki pochodzą także z grantów pozyskanych przez Fundację Non Notus. Więc w całości jest to dzieło stworzone przez ofiarodawców, ludzi dobrej woli. Uroczystości związane z obchodami Dnia Żołnierzy Niezłomnych w dniu 3 marca rozpocznie msza święta o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Później nastąpi ceremonia odsłonięcia pomnika. W Domu Kultury Śnieżka o godzinie 13.30 odbędzie się uroczysta gala okolicznościowa, wręczenie honorowych wyróżnień i podziękowań. Uczniowie, pracownicy jednostek, nauczyciele wzięli udział w miejskim dyktandzie. O tytuł mistrza ortografii walczyło prawie 60 osób. Autorkami tekstu dyktanda Dzieje Olimpiad, w skrócie wyłożone, czyli co każdy dębiczanin o igrzyskach wiedzieć powinien, były nauczycielki języka polskiego ze szkoły podstawowej nr 2. Dorota Piękoś, dyrektor tej placówki, Beata Sroczyńska, Ludmiła Szewczyk. Jest trochę takich typowych problemów ortograficznych, trochę wielkich liter, które nie zawsze wszyscy wiedzą, gdzie należy zastosować, trochę razem czy osobno z problemem. I tutaj no, przecinki też mają wagę dużą, kiedy na przykład wszystko się napisze dobrze, to może nie zawsze tam, gdzie trzeba, postawi się przecinek lub nie. Więc myślę, że jak zwykle nie będzie większego problemu z wyłonieniem
tych najlepszych, bo zawsze gdzieś ktoś jakiś błąd zrobi. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby były jakieś miejsca ex aequo, żeby tak identycznie dwie osoby napisały. Treść dyktanda nawiązywała do historii Igrzysk Olimpijskich oraz sukcesów sportowych braci Lipieniów, którzy decyzją Rady Miejskiej w Dębicy zostali patronami tego roku. Sportowy motyw, przewodnik dyktanda, wynika także z ogłoszenia przez parlament roku 2024 rokiem polskich olimpijczyków w uznaniu zasług i wyjątkowego znaczenia występów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. Fragmenty dyktanda brzmiały tak. Chociaż już wtedy Polacy startowali w zapasach, to na złoty medal w tej konkurencji przyszło nam czekać 52 lata, aż do Montrealu, gdzie zwyciężył Kazimierz Lipień, zawodnik Wisłoki Dębica. Ta wywodząca się ze starożytnej Grecji dyscyplina jest szczególnie bliska Dębiczanom, gdyż przyniosła chlubę naszemu miastu za sprawą złotych bliźniąt i kilku świetnych zapaśników tamtych lat. Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy bracia Kazimierz i Józef Lipieniowie zostali bohaterami roku 2024. Starszy o kilkanaście minut Kazimierz był 13-krotnym mistrzem Polski, 3-krotnym mistrzem Europy, 2-krotnym mistrzem świata oraz 2-krotnym medalistą olimpijskim. Monachium brąz, Montreal złoto. Józef, bliźniaczy brat Kazimierza, to mistrz Polski i świata, 4-krotny olimpijczyk i wicemistrz olimpijski z Moskwy. Sportowcy odznaczeni zostali m.in. złotym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym krzyżem zasługi. Wziąwszy pod uwagę dzisiejsze czasy, niezmiernie ważne są słowa przewodniczącego MKOL Tomasa Bacha. Igrzyska przypominają, że poprzez sport możemy zbudować lepszy, pokojowy świat, a nasza siła tkwi we wspólnym działaniu. Się cieszę, że jest dużo młodych, że tutaj są opiekunowie tych dzieci, którzy przyszły ze szkół. To świadczy o tym, że w tych szkołach jest jakaś motywacja i myślę, że wszyscy nauczyciele, którzy są opiekunami, docenią start i odpowiednie oceny bardzo dobre dopiszą do dziennika. Tradycją stało się, że 21 lutego, a więc w dniu Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, pan burmistrz Szkoła nr 2 oraz Miejskie Zarząd Oświaty organizują dyktando miejskie, w trakcie którego wyłonimy mistrza ortografii na rok 2024. W trzech kategoriach. W kategorii szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz w kategorii osób dorosłych. Wśród piszących dyktando nie brakowało Jarosława Żmudy, mistrza ortografii dla osób dorosłych z roku ubiegłego, który przyszedł obronić ten tytuł. Na co dzień mam związek z dokumentami, piszę pisma związane z wykonywaną pracą i myślę, że to, a tyle co w szkole jakby załapałem, takie nie wiem, czy zdolności, czy to wrodzone, czy odczytania nabyłem takie umiejętności, no potrafię rozpoznać, czy coś jest dobrze napisane, czy źle, jak od razu mi to nie pasuje, jak widzę coś, jak jest źle napisane. A w tym momencie, no to po sukcesie z ubiegłego roku, no chcę się sprawdzić i obronić tytuł oczywiście. Liczną grupę stanowili pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Starostwa Powiatowego. Uważam, że warto sprawdzić się nawet dla swojej wiedzy, choć nam się wydaje, że ten język znamy, że umiemy pisać. Natomiast jakby korzystając też z możliwości zaproszenia, warto poświęcić godzinę, żeby taki test, autotest przeprowadzić. Nie spodziewam się jakichś rewelacyjnych wyników, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Uważam, że język polski jest pięknym, fantastycznym językiem, bardzo trudnym z jednej strony, natomiast bardzo wymagającym i musimy go promować. I tak chcę zacytować Korczaka, bo mi się to bardzo spodobało. Źle mówić lub pisać, to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją z taką czcią budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią bądź piszą.
I niech to będzie takie przesłanie na to dyktando. Bardzo się cieszę, że pani dyrektor Anna Wilczyńska i pani Paulina Sroka również reprezentują powiat dębicki, starostwo powiatowe, i będziemy tutaj się zmagać i promować i popularyzować język polski i jego piękno, ale również skomplikowaną gramatykę i ortografię właśnie na tym dyktandzie. Chodzi o piękno polszczyzny, o to, żeby propagować wśród młodzieży zwłaszcza takie postawy aktywnego czytania, ponieważ wierzę w to, że jeżeli czytamy dużo książek, to wtedy automatycznie uczymy się ortografii, gramatyki i jest nam po prostu łatwiej, a ja uwielbiam czytać. Mistrzów ortografii poznamy w marcu podczas podsumowania wydarzenia na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.